O kurde. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Tak na dobrą sprawę ta krótka scenka, którą... Amatorsko zaaranżowałem na samym początku tego odcinka. Mogła przytrafić się każdemu z nas i zapewne sporej części osób też się przytrafiła. Sytuacja prosta. Nie wiem, parking osiedlowy, parking pod marketem, parkowanie. No, niefortunnie zawadzamy o cudze auto, ale nikogo w obrębie tego samochodu nie ma. No, rozglądamy się, nie widzimy, no to wpadliśmy na pomysł, bo chcemy być uczciwymi, że na kartce pozostawimy. Swoje podstawowe dane z numerem kontaktowym, żeby móc się skontaktować z tą osobą i rozwiązać tę szkodę tak, jak należy zrobić to prawnie, bo to jest ta jedna część osób, bo druga część osób po prostu ucieka z miejsca zdarzenia i potem nawet nie ma świadomości, na jakie konsekwencje prawne, sądowe może się w tym wszystkim narazić. Ale dzisiaj, właśnie o pozostawianiu tejże kartki, bo powiem wprost, nie jest to do końca dobry pomysł. Bo czasem się okazuje, że chcemy być. Nader uczciwi, a w tym wszystkim możemy trafić na oszusta z drugiej strony. Dzisiaj Wam opowiem, jak się przestrzec przed taką sytuacją. Zapraszam na odcinek. No dobrze, skoro mówimy o całej tej aferze kartkowej, może w pierwszej kolejności warto byłoby zadbać, żeby takowe obowiązkowe ubezpieczenie OC w ogóle mieć na swój samochód. Dlatego zachęcam Was do wejścia w link poniżej, bo to właśnie pod tym linkiem można skorzystać z kalkulatora ubezpieczeniowego i przeliczyć najtańsze ubezpieczenie. Jak również to ubezpieczenie, które będzie nas najbardziej satysfakcjonowało, jeżeli chodzi o zakres, bo i nawet przy podstawowym ubezpieczeniu OC możemy mieć rzeczy, które będą dodatkowe, chociażby NNW czy m.in. Assistance. A korzystając właśnie z tego linku poniżej, otrzymacie dodatkowe 150 zł wzrotu po zakupie ubezpieczenia. W regulaminie też w tym linku poniżej dokładnie jest zaznaczone, co ile czasu z takiej promocji możemy korzystać. Jak również jak poprzez zakupienie polisy ubezpieczeniowej na swoim linku referencyjnym możemy sobie dorobić trochę chociażby do paliwa. Zapraszam dalej na aferę kartkową. No dobrze, zatem jak wygląda taka modelowa sytuacja? No bardzo prosto, zostawiamy kartkę, najlepiej samo imię i numer telefonu i najlepiej odwrócić w drugą stronę, żeby zbyt wiele osób tą kartką się nie interesowało, bo wiecie, jeszcze jakaś Klara sobiera i ten numer wypatrzy i będzie dzwoniła e, dniami, nocami i e, weekendami. E, Później do nas osoba poszkodowana dzwoni, bo zobaczy uszkodzenie. Widzi numer, dzwoni do nas, umawiamy się, spotykamy, spisujemy formularz szkody, a resztą zajmuje się ubezpieczyciel z OC sprawcy. No, tak to wygląda modelowo. Tak. Tak się zdarza, można powiedzieć, że w sporej części przypadków, ale niestety nie za każdym razem. I dzisiaj, poprzez ten materiał, chcę Was też przestrzec, co robić, a czego nie robić w takiej sytuacji, bo spora część osób chodząc wokół tego auta, już zdenerwowana, spanikowana, mówi: no to zadzwonię na policję. Może oni coś w tym wszystkim pomogą. Nie, no na pewno pomogą, bo będzie nam raźniej. Razem będziemy stali, czekali na przykład na parkingu, jak ta osoba poszkodowana przyjdzie, w międzyczasie wypiszą nam formularz, e, który będzie nas kosztował 1000 zł za sam przyjazd plus dodatkowy mandat za spowodowanie kolizji, jak dobrze pamiętam 300 50 zł, czyli 1350 zł już na starcie będzie odjęte z naszego konta, no i będziemy sobie wtedy w trójkę z panami, czy z paniami, policjantkami czekali, więc chyba też nie jest to idealne rozwiązanie. Zatem, co należałoby zrobić? W pierwszej kolejności, zanim taką kartkę włożymy, spowodowaliśmy takie zdarzenie, rozejrzyjmy się, jeżeli to jest jakiś parking osiedlowy, pójdźmy do pani w sklepie, która jest obok, zapytajmy przechodnia, czy nie kojarzą właściciela tego samochodu, bo może on po prostu mieszka tu, pani powie, tak, tu twierdzi, Skąd on mieszka i sobie rozwiązujemy całą sytuację bez tej dodatkowej pomocy związanej z kartką. Jeżeli nie jesteśmy w żaden sposób w stanie namierzyć tego właściciela, czekamy godzinę, dwie, nikt nie przychodzi, warto wtedy taką kartkę zostawić, imię, numer telefonu odwrócić w drugą stronę i, bo to nie koniec tej sytuacji, robimy pełną fotodokumentację samochodu uszkodzonego nie tylko miejsca zdarzenia, ale dookoła całego samochodu. Wiadomo dlaczego, bo potem się może okazać, że osoba poszkodowana nie ma do końca uczciwych zamiarów, przychodzi, patrzy na to uszkodzenie, bierze kartkę, ale mówi, dobra, zanim wezmę tą kartkę, to jeszcze młotkiem ze dwa razy sobie tutaj wspomogę, żeby szkoda była lepsza, może jeszcze przy okazji na maskę lekko najdzie, też bym sobie ją przy okazji wymienił. Niestety takie osoby też się zdarzają. Robimy pełną fotodokumentację również naszego samochodu. Dla własnego bezpieczeństwa i robimy zdjęcie takie poglądowe auta z tą kartką, że jest ona włożona za szybę. Ba, rozglądamy się, czy w okolicy nie ma monitoringu i w razie czego moglibyśmy poprosić osobę o zabezpieczenie takowego monitoringu. No, lepiej, żeby to był monitoring prywatny, aniżeli miejski, bo tutaj raczej ciężko byłoby z miejskiego monitoringu przy drobnej szkodzie skorzystać, chyba że ktoś ma naprawdę bardzo duże umiejętności i znajomości. I najważniejsza rzecz, nie odjeżdżamy bez słowa z miejsca zdarzenia, bo prawda jest taka, że może się okazać, że w takiej sytuacji będzie to traktowane jako ucieczka po kolizji, będzie monitoring miejski, bo ktoś już się wtedy zwróci do policji i złoży oficjalne zawiadomienie, i wtedy z tego monitoringu będzie można skorzystać, no i wtedy będziemy ciągani po sądach. A dlaczego jeszcze mówiłem wcześniej, że warto zrobić zdjęcie razem z kartką, z prostego względu? Różne mamy teraz warunki atmosferyczne deszcz, słońce, ale przede wszystkim wiatr. My zostawimy kartkę, kartka sfrunie z podwycieraczki, albo ktoś ją po prostu w wredny sposób wyciągnie z podwycieraczki i wyrzuci do śmieci, i dalej możemy być traktowani jako osoba, która uciekła z miejsca zdarzenia. Więc należy się w tej sytuacji zabezpieczyć z każdej strony. Ja wiem, że ludzi trzeba oceniać im plus, ale wiemy, jakie mamy czasy i warto też zwracać uwagę, jak to może wyglądać jako konsekwencje dla nas. Bo jak ktoś ma Dobre serce to jednak cztery litery, tym bardziej musi mieć twarde bo różnie w życiu bywa. Podzielcie się, czy mieliście podobne sytuacje i jak również wejdźcie sobie na stronę któregokolwiek w tej chwili z ubezpieczycieli i pobierzcie formularz szkody, bo warto taki formularz też wozić w schowku. Ja się też postaram jakiś podlinkować w czego, też pod materiałem z tego względu, żeby mieć zabezpieczenie na wypadek kolizji, bo czasem wypisujemy oświadczenie z ręki, czegoś zabraknie, będziemy ciągani od lewej do prawej, Lepiej na to uważać. A póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!